Co masz znowu za niecny plan? Robiliśmy na kuriera i teraz też zrobimy na kuriera, tylko bardziej bezczelnie, bo zrobimy to na potwierdzenie przelewu. Złodzieje wyszukują w sieci prywatne ogłoszenia sprzedaży. Następnie proszą o jak najszybszą wysyłkę. Na dowód wpłaty wysyłają fałszywe potwierdzenie przelewu, licząc, że ofiara nie sprawdzi, czy pieniądze wpłynęły na konto. A powiedz mi, skąd ty będziesz miał te potwierdzenia przelewu? Przecież to są dokumenty bankowe. Jest to bardzo proste. Sobie wystarczy zrobić taki dokument, możesz sobie wypisać go jak chcesz, możesz sobie zmieniać, czy jest zaksięgowany dokument, czy jest niezaksięgowany. Ja tutaj też mam to przygotowane. Czyli kroimy leszcza, który uwierzy w to, że to, co mu prześlesz, to jest dowód tego, że wpłaciłeś mu pieniądze. Krótko mówiąc tak. No zobaczymy, czy to się uda, wiesz, bo jednak ludzie, ja myślę, że będą starali się zweryfikować i nie będą chcieli oddać osobie nieznanej towaru. Marcin, już nie raz tak mówiłeś. No dobra, próbuj. Najwyżej będę później przepraszał. W popularnym portalu Fryzjer wyszukuje laptopy na sprzedaż w najbliższej lokalizacji. Dobra, to dzwonię. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Aktualne jest? Tak. Bo powiem panu uczciwie, że mam takiego samego i po prostu zalałem. I szef, że tak powiem, brzydko łeb mi i przepraszam za wyrażenie. Bo już nawet nie będę tutaj się sprzeczał i nie będę chciał negocjować co do ceny tego komputerka, bo jest mi bardzo potrzebny. I wie pan co, moja propozycja jest taka, żeby szybko sprawę załatwić. Ja bym panu wpłacił pieniądze na konto. Oczywiście potwierdzenie też bym panu mailowo wysłał, że są środki zaksięgowane i przysłałbym do pana kuriera. Jest taka możliwość? Póki nie będzie na koncie kasy, no to ja tak też nie dam kurierowi, bo to ludzie obierza, wie pan. Bo potwierdzenie przelewu to można zrobić samą, prawda? Jak to się mówi. No witam pana, TVN Turbo, program Złodzieje. Nagrywamy program o oszustach, którzy w ten sposób grasują po internecie i wyłudzają różne przedmioty wystawione. Także no, rozumiem, że pan się trochę orientuje, na czym to polega. Po prostu po kilku pieniążku nie wotałem tego, nie dał, nie jestem tu. Gratuluję ostrożności i doradzam na przyszłość takie same zachowanie. Dzień. Widzisz, ten gość wiedział, o co chodzi, że można w PDF-ie zrobić tak naprawdę cuda i wszystko można by było napisać. Pierwsza próba nieudana. Fryzjer szuka kolejnego ogłoszenia. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie ogłoszenia. Chodzi mi o laptopa. Czy aktualne jest? Jak najbardziej aktualne. Chciałbym z panem to załatwić na odległość. Mam nadzieję, że pan wyrazi na to zgodę. Za potwierdzeniem przelewu, które bym chciał panu przesłać, żeby pan, wie pan, nie obawiał się tego, że chce pana tutaj czy oszukać, czy wyłudzić cokolwiek. No wie pan, no jeżeli wyśle mi pan potwierdzenie, to myślę, że nie ma problemu. Jest pan w domu? Tak. Dzisiaj cały dzień jestem w domu. Fryzjerowi udało się wzbudzić zaufanie mężczyzny. Potwierdzenie oczekujące już wyślę i później za, nie wiem, może godzinę, za dwie, nie wiem, kiedy jest księgowanie w banku, wyślę drugie z zaksięgowanymi pieniążkami i w tym momencie podeślę do pana kuriera i sprawa będzie załatwiona, bo ja na jutro muszę mieć ten, bo szef wraca z delegacji, po prostu mi łeb urwie, jak zobaczy, że mam, że komputera nie mam. Gorąca sytuacja. Bardzo. Ja wysyłam SMS-em dane, potwierdzenie. Tak. No i ja już czekam później na kuriera. Dobra, to ja czekam od pana na SMS-a. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki, do widzenia. Widzę, że jest sam napalony na to, żeby wydać ci ten sprzęt. Fryzjer czeka na dane od ofiary. Dostałeś SMS-a. W przygotowanym wcześniej dokumencie fryzjer wpisuje dane mężczyzny, kwotę i status przelewu. Oczekujący. Następnie plik wysyła w formacie PDF na adres mailowy ofiary. Wyślemy do niego, że już jest operacja oczekująca, a za chwilę mu wyślemy, że już jest operacja zrealizowana. Fryzjer celowo wysłał najpierw potwierdzenie ze statusem oczekujący, żeby uwiarygodnić się w oczach ofiary. Dobra, dzwonię do gościa. Tak, słucham. No proszę pana, dzień dobry jeszcze raz od tego laptopa. Musi pan sobie sprawdzić na mailu, ja już do pana wysłałem, że przelew oczekuje do zaksięgowania, także nie ma się pan czego obawiać, na pewno pieniądze dotrą, także teraz moje zadanie tylko krótkie jest umówić kuriera, no także tyle. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. No to go kroimy do końca. No. Dobra, to jedziemy. Fryzjer i Elvis jadą pod wskazany przez ofiarę adres. To tutaj będzie. Fryzjer kolejny raz edytuje plik i zmienia status przelewu na zaksięgowany. Nawet jeśli ofiara sprawdzi stan konta, fałszywe potwierdzenie ma być gwarancją tego, że pieniądze na pewno zostały wysłane przez kupującego.
Dzień dobry panu. Proszę pana, bo wysłałem panu to potwierdzenie, że już jest kwota zaksięgowana i ode mnie już ona wyszła. Dobra. To ja to sobie zaraz ogarnę, zobaczę na tą pocztę. No, jak pan mówi, że już zaksięgowane, no to ja sobie tylko to potwierdzę i dobra. Kurier na którą godzinę? Jeżeli będzie gdzieś u pana w okolicy, to może być za chwilę, a może być również za 2-3 godziny, tak? Dobra, to dziękuję bardzo. Dobra, dzięki. Do widzenia. Dobra, poszło. Ciekawe, czy on cię po głosie nie pozna. Uspokój się, Marcin tam. Nie jeden mnie miał poznawać po głosie. Były złodziej musi jak najszybciej odebrać sprzęt, tak żeby ofiara nie miała czasu na sprawdzenie stanu konta i racjonalną ocenę sytuacji. To ja sobie zejdę na pół piętro niżej. Dobra. Żeby słuchać. Fryzjer idzie do mieszkania ofiary. Dzień dobry. Proszę pana, paczuszkę mam u pana do odebrania. Tak. To tylko moment. Nie sprawdziłem, czy już kasa mi przyszła za tą paczkę. Proszę pana, widzi pan te dokumenty? Ja nie mam czasu. Ja dostałem teraz zlecenie. Kurier pojawił się zaledwie kilkanaście minut po wysłaniu maila przez rzekomego kupca. Pan to poczeka, ja przyniosę. Ale to co, niespakowane jest? Pomoże mi pan tylko zawinąć to, dobra? Panie, kuźwa! Fryzjer wywiera na ofiarę presję. Myśli pan, że ja będę tutaj stał? Ja i tak jestem spóźniony. Pan sobie elegancko w domku siedzi, a ja muszę dmuchać po tych chałupach wszystkich. Mężczyzna jest zdezorientowany. Trzeba było być przygotowanym, wszystko nie? Rozumiem. Do tego. Mnie wszystko z zaskoczenia. No, nieraz to kuźwa. Moment. Dobra. Poszło. Dobra, ja to zakręcę. Tak jest. I w drugą. Dobrze pan zrobił. Dobra. Poszło. Dobra, proszę teraz tak. Imię i nazwisko. Maciej. Adres człowieka, który od pana to kupił jest. Kwota jest. Proszę, pan tutaj mnie ciapnie. Tu, w tym miejscu. To jest potwierdzenie dla mnie. Tak, to jest potwierdzenie dla pana. Dobra, ja uciekam, bo ja nie mam czasu. Do widzenia.